Żeby przyjechać do Galena, trzeba było troszeczkę zwiększyć obroty, a zależało mi dlatego, że po prostu chciałem znowu się spotkać z tymi ludźmi fajnymi, nawiązać nowe kontakty, zobaczyć fajną imprezę. W tych miejscach, które są organizowane te gale, niczego nam nie braknie, czyli mamy wszystko na miejscu, można się zrelaksować, odpocząć spokojnie. Taki weekend w tak super miejscu sprzyja temu, żeby wypocząć. Na pewno będzie to jakieś podsumowanie naszej współpracy w tym roku. Bardzo ciekawą propozycją jest namiot, który jest pełny wyposażenia. Wyposażenie jest tam uruchomione, podłączone i można z niego bezpośrednio korzystać i sprawdzić rzeczywiście, jak w naturalnych warunkach dany sprzęt działa, ponieważ rzeczywistość a folder reklamowy czasami mogą się różnić. Tu w tym przypadku dokładnie na miejscu możemy sprawdzić. Ja jestem tego najlepszym przykładem, ponieważ na spotkaniu piątkowym Tomasz Ładow zaprezentował urządzenie do wymiany oleju w automatycznym skrzyniach biegów, które teraz są coraz częściej stosowane w pojazdach nawet niższych klas. I po przejściu do namiotu dokonałem zakupu tego urządzenia, gdyż jest to urządzenie dokładnie takie, jakiego szukałem, jakie potrzebowałem i spełni ono moje potrzeby. Wszystkiego najlepszego i 100 lat dla wszystkich. Nie spodziewałam się absolutnie. Nawet dzieliliśmy się z mężem wrażeniami, że jeszcze rok temu nie pomyśleliśmy zupełnie o tym, że będziemy tu dzisiaj i będziemy laureatami. To pierwsze miejsce jest spowodowane zakupami bieżącymi, ale w momencie, kiedy Intercars prowadził taki konkurs, wzięliśmy w nim czynny udział i próbowaliśmy wypaść jak najlepiej. Nie liczę na to, nie robię na siłę zakupów po to, aby wygrać, mieć pierwsze miejsce, czy drugie, czy trzecie. Jeżeli rynek pozwala na to i biznes tak się układa w ciągu roku, to miejsca same wychodzą.